Kamera, akcja. Pani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. Jak widzicie, jestem tutaj z Wiktorią. Niedługo będę musiała ją przebrać, ale najpierw drzemeczka. Co robisz, Wikusia? I zobaczcie, Wiki Balon umarł śmiercią tragiczną. Całe życie, cały hell z niego zszedł. Stwierdziłam, że zaśpiewam Wiktorii kołysankę, wdychając hell. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mama śpiewa, a Ty idziesz spać, dobra? Jesteś ciekawa? Popielnika na Wojtusia i iskier. O Boże! Jakie to jest niedobre! Fu! Jeszcze raz. Chodź opowiem Ci bajeczkę, bajka będzie długa. O Boże! Ty co? Nie, to nie dla mnie. Odkładam tego balona. Nie wiem, czy to przez tego balona, ale to jest strasznie niedobre, więc dziękuję za śpiewanie. Zapraszam do oglądania dalej. Ja idę spać, a my z Danielem idziemy do basenu. Do basenu idziemy. Tak. Dolewamy teraz trochę wody do basenu, bo jak widzicie, nie jest jej zbyt dużo. I co? I wskakujemy. Ręczniczek też już naszykowany. My już po kąpieli, Wiki wstała. I stwierdziłam, że dzisiaj mam ochotę ubrać się w sukienkę. Kupiłam ostatnio coś takiego od koleżanki, przywiozła mi z Warszawy, więc nie wiem, z jakiego ona jest sklepu, pewnie z jakiegoś butiku albo coś takiego. I stwierdziłam, że dzisiaj ją nałożę. Jak ta sukieneczka wygląda, to jest taka typowa Hiszpanka w bardzo ładnym kolorku. Jak możecie zobaczyć, takim błękitnym. I ostatnio właśnie ktoś mnie pytał, czy ja w ogóle chodzę w sukienkach i spódniczkach, więc tak, chodzę, ale rzadko. Teraz tylko muszę wybrać coś dla Wiki, jako się ubrać. I w sumie będziemy mogły wyjść na spacerek. Kupiliśmy tak przepyszne czereśnie, że dzisiaj musimy zajechać na rynek i jeszcze raz kupić, bo naprawdę są mega dobre. I została mi dosłownie garstka, więc teraz je dojem. Oczywiście mój sępik też tutaj jest. Ojej! Wikusia już też ubrana i czekamy na tatę, bo pojechał nabić klimę i musimy rozwieźć już takie ostatnie zaproszenie, więc mam nadzieję, że dzisiaj to zrobimy. Tak? Laleczko moja! Ojej! Ojej! Wiktoria, idziemy? Zaraz jedziemy, tak? Jedziemy zaraz. Okej, my już jedziemy z zaproszeniem i odezwę się do Was później. I remember the night we brought you home like it was yesterday. Wrapped in cotton, pink and blue, that sweet look on your face. No idea what we were doing, fumbling in the dark. Sleepless nights just following our hearts. That's a tapestry of where our story starts. Właśnie wracamy do domu, trochę pospacerowaliśmy, wypiliśmy szejka i tak jak mówię, trzeba wracać, dać Niuni obiadek i położyć ją spać. My wracamy od jednych znajomych i jedziemy do drugich i zobaczcie, okruszek nam zasnął. A Daniel poszedł jeszcze do sklepu kupić coś dla dzieciaczków, ale jak już widzę, wraca. Wróciliśmy do domku, ja jeszcze się bawię tutaj trochę z Lilą,
z Lilunią, tak? I za chwilę idę się myć, przebierać. Na kogo ty tak szczekasz? Widzicie? Ale agresor. Na kogo Lilunia tak szczeka? Buldożer. Buldożer, chodź, pokaż się tu. Pokaż pyszczek. Jak widzicie, nie za bardzo chce się pokazywać. Tak, Lilusia? A makijaż ostatnio zmywam takim produktem nowym z Ziai. A jeśli chodzi o makijaż oczu, to oczywiście olej kokosowy, bo używam tuszu wodoodpornego. Idę się myć. Oto serduszka. Myślę, że fajnie to będzie wyglądało, jak napełnimy je właśnie helem. No, myślę, że będzie ok. A kto tu do mnie przyszedł? Kto tu do mnie przyszedł? Ty do mnie przyszłaś? Zrobiła nam dzisiaj taką niespodziankę, że już mieliśmy wyjeżdżać, a Wiktoria stwierdziła, że zwymiotuje. Tak? I musieliśmy wracać i przebierać, bo baza, tak? Teraz, droga panno, ty się idziesz myć. Ty się idziesz teraz myć, droga panno. Idziesz się myć. Lecimy. Jest książeczka, tak? Zobacz, jaka myszka i serek ma myszka, tak? Tą książeczkę wolisz, nie grającą, tak? Okej. Okay. Wiki już po kąpieli. Dzisiaj myta bez główki. I tutaj szarpie za aparat oczywiście. Najlepsza zabawka, tak? Tak, no najlepsza. Strasznym pechowcem co do butów. A i jeszcze nie zwracajcie uwagi na moje oczy, ale czerwiec, alergia. Zawsze u mnie objawia się w oczach. A jeśli wracając do tych butów, jeśli chodzi o buty, to jestem strasznym pechowcem. Przed ciążą, przed zajściem w ciążę zamówiłam dwie pary butów, szpilek, jedne takie, czarne, wiązane. One są bardzo ładnie, stopa wygląda bardzo, naprawdę tak wiesz, smukla ten bucik stópkę, ale ten obsas w tej chwili jest dla mnie zbyt wysoki i na pewno nie będę w nich chodziła. Muszę je komuś, nie wiem, może sprzedam albo oddam. Drugie to są takie buciki i one również są niechodzone. No buciki są śliczne, do białej bluzki i do jeansów wyglądałyby naprawdę ok, ale niestety też są za wysokie i mi jest w nich po prostu niewygodnie, więc no cóż, pech jeśli chodzi o te buty. Gdzie jest Wiki? Tam jest, zobacz, Wiki tam jest. Wiki mała, tak? Tak, ty byś chciała aparat, ja wiem, że ty byś chciała, kochanie, aparat. Fajny aparacik, fajny. Mua. Dobra, uciekamy. Uciekamy jeść. Kochani, my się będziemy kładły spać. Prawda? Prawda? Jak zerkam, o kurczę. Pik, pik. Pik, pik. Mówiłam, kładziemy się spać i niebawem na pewno nagram wam filmik z pielęgnacją moich włosów. Skąd ty masz ten pilot? I pojawi się filmik z taki typowo dziecięcy, może nie będę wam zdradzała o czym, ale coś zamówiłam i stwierdziłam, że nagram o tym filmik, więc widzimy się już niebawem. Pa, pa!